Ludzie Żyrardowa. Nazywamy się Oliwia i Gabrysia. I mieszkamy w Żyrardowie. Jesteśmy szalone i zgrane. Lubimy zwiedzać ciekawe miejsca. W Żyrardowie można nas spotkać. Na moim podwórku, w szkole i w parku Dietricha. Nazwa naszego miasta pochodzi od nazwiska Filipa de Girard, który urodził się w 1775 roku. Był genialnym wynalazcą z Francji. Jak miał 14 lat, stworzył swój pierwszy wynalazek. Podróżował po całej Europie. Kiedy trafił do Polski, unowocześnił huty, kopalnie i zakłady liniarskie. Jego wynalazki to m.in. turbina wodna, dynamometr oraz przędzarki i wyczesarki do lnu. Inną wybitną postacią w historii Żyrardowa był Karol Dietrich. Chodzimy do parku jego imienia na plac zabaw i nad wodospad. Karol Dietrich chciał stworzyć miasto-ogród po to, aby ludzie, którzy tu żyli i wypracowali, mogli też dobrze wypoczywać. Przejął bowiem zarządzanie zakładami liniarskimi od swojego ojca Karola Augusta Dietricha. Wokół naszych domów jest dużo zieleni. Mamy swoje ulubione drzewo przy ulicy Legionów Polskich.